Witajcie. Jesteśmy w Opocznie. Będzie z nami Mercedes. Będzie z nami Tomek. Będzie z nami Robert. Toyotka. Będzie z nami Sławek. Będzie z nami Krzysiek. Będzie z nami Alek. I będzie z nami jeszcze Peweks. Chodź Tomciu, powiedz trzy słowa, bo oni strasznie chcą obzór twojego samochodu. No to obzór. No to proszę bardzo. Proszę bardzo, Mercedes w środku jest oryginał. Proszę, dwuosobowy. Silnik. Ile mamy? Oryginał. 3,5 turbo diesel. Proszę bardzo. Oryginalny, chłodniczka zmieniona. Chłodniczka zmieniona, proszę bardzo. A tutaj jest to, co pokazywaliśmy kiedyś na filmie. Oryginalne zwolnice Tibusa. Proszę, zobaczcie. Tak to wygląda. Tak to wygląda od spodu. Żebyście widzieli osłony wałów. Amortyzatory mamy do Binsona, tak? Do Binsona. Wał oryginał. Tutaj jeszcze raz zobaczcie, jak wygląda ta zwolnica. W komplecie ze zwolnicą macie tarcze, macie zaciski, macie tylne półosie, tak? Dobrze mówię, Tomek? Tylne półosie, tak. Koła 30. I z przodu wzmocnione przeguby. Koła 38,5 Maxi Smooth Trepador. Prześwit w związku z tym mamy, bo mierzyliśmy. 45 cm pod gruchą, więc jest monstrualny. Z przodu super winch i z tyłu super winch, z tego co pamiętam. No i na razie to auto nie widać w Polsce problemu. To co jeździmy, nie? No może jakbyśmy pojechali na Kołobiel, to byłyby problemy, ale że tam nie jeździmy, to do stolicy offroadu, tak, no to na razie nie ma problemu. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. To taki krótki obzór tego Mercedesa. No moim zdaniem jedno z lepiej przygotowanych aut w Polsce do takich rzeczy, będą quasi turystycznych, wyprawowo-przeprawowych. Na drodze ile, Tomek, nim? Spokojnie, 90 stówkę możesz lecieć, nie? No, tak niespokojnie, ale... No, tu jest nasz inwestor, bo to niestety jest parę złotych. Ile wyszły te zwolnice? No, parę groszy, no. No, no co, nie, no nie ma co gadać, no to trzeba stówę chyba netto liczyć, tak? No, coś stówę netto liczyć, no plus koła, no to wiecie ile kosztują, plus jeszcze to trzeba zamontować. Aha, tutaj jest ciekawych rzeczy, jeszcze macie oczywiście system centralnego pompowania, który jest też oryginalny niemiecki, z centralką, którą mamy gdzie? Z menu po chińsku, tak? Centralkę gdzie mamy? A tam gdzieś leży, o tam wpięta jest ten od telefonu. Aha, czyli tu jest centralka, o zobaczcie, centralnego pompowania. O, dwutłokowy ASB i w zasadzie się ono. I dosyć szybko pompuje koła, nie? No. O, tak to. Masz to, mam zbiornik dodatkowy. Tak to wygląda. Także taki króciutki obzorek i myślę, że to wam dużo wyjaśni. A tu pod maską wszystko jest oryginał, tu nic nie jest zmieniane, to tak jak mówiłem, powiększona chłodnica, no bo jednak opory toczenia no wymagają przy takiej jeździe po asfalcie koło 90, żeby to było. Automat oczywiście też oryginalnie, tu nic nie zmienia. Pierwsze przeszkody. Jest długa kolejna, no pasowałoby nią krakiem może. Alek! Może próbuj okrakiem! Może próbuj okrakiem! No spróbuj! Nie, idzie, nie ma tragedii.
Nie, nie ma tragedii. Powiem wam, że myślałem, że będzie gorzej, a jest dobrze. Twarde dno. Nie, jedź, jedź, jedź. Twarde dno jest. Idzie Sławek jak dzik w żołędzie. Zostawili mnie niestety, więc mogę wam tylko nagrać, jak to tu wygląda. O, są tam daleko. Idą po długi odcinek taki fajny, ale twarde dno w kolejnie. Także tragedii nie ma. I tylko woda się cofa. Objaźnik sobie zrobili z prawej. Już nie gorzej. Ładnie, Krzyś poszedł. W ogóle nie zauważył. Ciągnij, ciągnij, ciągnij! Jednak one też, one robią roboty. To jest jednak. Ja tu nie wiem, czy to jeszcze kurwa głębienie jest zmarznięte, Marcin. Tak, jest podmarznięte, tak, dlatego. Tak, a to mi się też tak wydaje. Dlatego tak ładnie trzyma, wiesz, dół. Bo tu jak jest muł na dole, to tak musisz powalczyć. Bo jeszcze są zaraz długie kawałki, takie po 80-100 metrów, nie? Jedzie nasza kolumienka, omijamy drzewo. Dawaj, Tom, czy trzeba iść na wprost? Jest.
A spróbuj do prawej troszkę. Nie, nie wyjdzie. Dobrze, dobrze, dobrze. Tam będzie głębiej to. No to lekko koła w lewo, pójdzie, pójdzie. Nie. Lekko koła w lewo daj. Nie, no nie jest aż tak głęboko. Ja mogę tam wleźć jak chcesz. No tak jak idziesz, tak jak idziesz. Dobrze jest, dobrze, dobrze, dobrze. Daj lekko koła w lewo, leciutko w lewo. O tak. Dobra, dobra, i teraz. Hop. Pięknie. Dawaj, 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 nie zatrzymuj się! Zajebiście! Zajebiście! I ciągnij, ciągnij, ciągnij! Dawaj tył! Dobra, winda! Dobra, Tomek, nie ma co, winda! To przygotowane. To była grubsza kolejna. Tu jednak trzeba było, wiesz, tak ciągnąć. Do tego pójdę chyba. Tak. Ale to zrzucało, wiesz, to nie miało szans powodzenia. Bo jakby się tak udało ciągnąć jednym kołem, to by super było. Ale tu mnie wyniosło. Tak. To już wiesz, to już nie masz. Trzymaj, trzymaj, trzymaj na kolejnie. O tak, zajebiście. A i dupka siadła, ale wyszedł, ładnie wyszedł. Cztery, trzy. Trzeba się wyciągnąć, bo jednak Atek to nie ma siły, musi iść. Musi iść do drzewa. Nawija się jeszcze na jedną stronę, a zaraz powinno puścić. Dobra, puściło.
Gdzie Sławomir? Sławomir do ognia. Nie no, Maxis musiał pójść. Jen. O, jady. Będzie ten brodzik taki, ale tu żeśmy zrzucili, widzicie, jamę bobrzą i nie ma tragedii. Po prawej stronie jedź, po prawej. Po prawej, tak, o tak. No i pięknie. Mówię ci, że wyschło bardzo. Oj. Nie, musi się tam, to trzeba pędem pójść. Nie ma zwolnic. Ale patrz, jak ładnie daje radę. Daje ładnie radę wycofać, no trzeba to przebić, no. Ja już bym się nie wycofywał, już bym walił. Kurwa. Poszedł jak dzik w kartofle w ogóle. Pięknie. Dawaj, bo... gorzej to wyglądało. Tak. Ja ci mówię, że widzę, że jest naprawdę super. Most, widzisz? No właśnie tak ładnie on przejechał, mówię, jazdę na pomalutku, a tu widzę. Nie. Wybierajcie mu, wybierajcie! Nie, już nie, już nie. Niestety, widzicie, sztywny most z przodu nie zawsze ma zalety. Wybieraj! Jednak przy takim garbie, wyrzeźbionym 37-kami, no to Pajero na niezależnym zawiasie przeszło, no bo jest fałka z przodu, a już sztywny most. Tył przód, tył przód.
O. A tu już ze sfungiem idź, Tomek. Ze sfungiem idź. Tu już ze sfungiem. Idź, 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 idź. Pięknie. Widzicie? Zdjął to, zdjął to. Pięknie. Straszne rzeczy tamtejskie się dzieją, ale idą. Sławomir! Sławomir, pełna pyta! Pełna pyta! Do dołu. Ale ładnie tnie. To pokażemy wam, jak jest fajnie. Mianowicie są strachy na bobry. O, jakie strachy są. Bo bobry tutaj, kurczę, budują. Ta tama przerwana, budują tamę, tama zalewa ludziom łąki, a my będziemy musieli przejechać ten fragment, niestety, tu jest taka czerwona glinka torfy, a my będziemy musieli przejechać ten fragment, zaraz pokażę gdzie, o tutaj. Jeszcze to drzewo musimy usunąć. Tragedii nie ma, ale jest muł. Ale więcej wody. Więcej wody i tu będzie wojna na wyjeździe. Oj, będzie. Tu bardziej na lewą wtedy. Bardziej na lewą trzeba by było. O. Przesadzałem. Dobrze jest. Tu będzie problem. O, o, o.
Bardzo proszę. Musimy to pokazać, jak pan Krzysztof poszedł. O, o, o! Wspaniale! Do tyłu kawałeczek, koła tam i teraz uderz. Jeszcze raz. Bardziej do tyłu, Tomek. Jeszcze. Dobra, i teraz, hop. Dawaj, nie odpuszczaj. Lekko koła teraz, o tak, i tak próbuj, ale nie, teraz do tyłu kawałek, dobra, lekko koła w prawo i uderz, jeszcze raz, dobra, hop, przejdzie, jeszcze raz, bo to tył go blokuje. O! Trzeba pchnąć. Czekaj. Chyba się nie dotyczy. Chyba się nie będzie. Go przytrzymaj. Nie. Słuchajcie, trzeba przodem podczepić do jeepa. Stop. Mi się wydaje, że z kołami troszkę, bo on spróbuj kołami. Będzie pchał tą. Spróbuj kołami. O teraz. Ładnie, żeś się wrył. No, zrobiła się noc, wieczór. Zupełnie inaczej las wygląda. Ja już o to dzisiaj czytałem, ale bardzo jestem ciekaw. Idziemy dalej. No dzisiaj, przed tym Andrzej Duda powiedział, że
co, ciemno jest. Ja nie wiem, czy tu kiedyś nie jak sobie z boku, bo... Twarde dno, spokojnie jechać. Tak się właśnie zastanawiam, ale tu nie, to nie było przejazdu, czy to było już boku? Nie, nie, tu jest takie rozlewy. Nie, za wrogiem przed siatką prawie. A nie lepiej tu wchodzić. Nie, nie, lecz tu ty. Tu jakiś mostek był, wiesz? Aha. No to nie, 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 zresztą nie mam na traku. Tu zaraz jest droga. Nie, dobrze się z tego gnoju trochę przemyje. Wolnica. No ale idzie, idzie, ładnie idzie. Poszedł, zobacz. Tutaj to pójdzie, tutaj wodzie się. Chyba, że pójdzie, ale... Wypadłeś!
Daj kawałek do tyłu. Ach, kurwa, mało brakło. No to mamy Wawkę Janę tu. Zobaczymy Sławkę. No tam jeszcze jest trochę. Ale nie tak tragicznie. No i pięknie. Bardziej prawą stroną wytrzymaj. A Galena miała problemy? Nie. Gdzie Jeepek? A ja zobacz, jestem w Fintrailu. Super ciuchy. Naprawdę. Rewelacyjny. Tu woderki też Fintraila. Polecam tę firmę. Jest to kanadyjska firma, która robi ciuchy dla myślistwa i dla offroadu. I te wodery są po prostu genialne, nie? Wczoraj w nich byłem cały dzień, zero zapocenia stopy, nic. W porównaniu z tymi naszymi wędkarskimi, lekkimi, które nie są niby tam z Gore-Texu i kosztują tam 600 zł, to oni są klasę lepsi. A u nich woder tam 750 zł, jest rewelacja. Naprawdę. Tak samo kurtka, lekki, taki syntetyczny puch, cieplutko, mimo że jest 0 stopni. Także mimo że nic z tego nie mam, to polecam. No i oczywiście polecam wam drewniane samochodziki, bo to jest kurwa podstawa w offroadzie. Zwijaj, zwijaj, zwijaj. Wybieraj, wybieraj! Nie, a zaraz powiedzą, że to jest założone. Uja. Dawaj trochę do tyłu! Taką masz trakcję właśnie. Zero trakcji. Jebany!
miał chyba ten zapach. Miał i pociągnął sążnisty. Sążnisty wdech tego zapachu pociągnął. Prawdopodobnie poszło. Nie, no nie ma tragedii. Moim zdaniem nie. Idzie pięknie Pajerko Alexa. Nie no, Pewek tu prawie przejechał! Tam przez tą kałuż! Tu mamy challenge na zwolnik w końcu. Jaki to challenge dla niego jest? Czy po prostu jedzie po to? Na takich kołach tutaj. Nie no, co on rozrywa? Przecież on w ogóle gazu nie używa, nie? Trafił. Mhm, trafił. Ładnie. To musi być głup. Ale rozrywiał ładnie. To jest wjazdek. Tak to jest strasznie strony. Chłopaki z tą strony wjeżdżają. Oj, nie widzę tego. I nie spodziewałem się, że tutaj... Tak, no. A jeszcze rozpiąłem blokadę. Oto miejsce kaźni Mercedesa G 3,5 turbo diesel na zwolnicy Tibur. Osrany rowek. O, tak to wygląda. A ja, moi drodzy, pokażę wam pierwsze symptomy naszej ukochanej wiosny. Patrzcie. Do dupy te zwolnice, no! Nie no, Tomek. Weź to wyjeb, ten złom niemiecki się na chuj nadaje, no.
to kurwa witarą byś przeleciał spokojnie. No nie, no proszę państwa, co on wyrył, no. Blokady dopnij. Jest postęp. No i widzisz, trzeba będzie windy użyć. Niestety. Właśnie musisz raz na jakiś czas przetestować, bo wiesz, zastanie się. Teraz to otwórz podręcznik przede wszystkim. Przeczytaj, co masz zrobić. Podnieś maskę do góry i wyjmij 6 trapów. Pokaż nam, jak się robi pieczątki. Jak się jechało na samym tyle? Wspaniale. Daleko nie zajechałem niestety. Sławek się teraz tak. Też ładnie. To paranoja jest. Jak to na karpie? Teraz będziemy mieli komplet. Wszystko to jest brak przeczytania podręczników. Mamy tutaj oto taką sytuację, że Sławek się wbił nadębowo w torf i jedną go nie wyciągniemy, spróbujemy dwoma, ale ładne się światło zrobiło, Magic Hour. Jak nie da rady, to będzie trzecia. Tak, oczywiście jakbyśmy mieli Max Traxy, to jakbyśmy podłożyli, to by było, no ale nie mamy, bo jesteśmy fajasiarzami i w ogóle nie wiemy nic na temat offroadu, w związku z tym musimy jakoś radzić sobie tym, co mamy. Spróbujemy tak. Nie, to damy trzeci. No można by to oczywiście jeszcze podkopywać, ale nie wiadomo po co, bo nikomu się nie chce. Tylko tak delikatnie pomagaj, żebyś się nie wrywał. Nawiń, Robert, nawiń. Idzie. Znowu jebło. Stój. A ona będzie trzaskać tą. No i udało się. Bez marstracji. Kurwa mać. To jest niemożliwe w ogóle, że wyszło. Dobra! Uratowań!
Cześć.